Dzień dobry wszystkim. Ja troszeczkę opowiem o historii, z czego to zaczęło się. A to zaczęło się może 600 lat temu w Grunwaldzie, kiedy Litwa i Polska były na jednej stronie, walczyły przeciwko Krzyżaków. I potem za 600 lat zrobili prezydent dzięki marszałkowi urzędu marszałkowskiego, tak, był plener malarski, w którym spotkaliśmy z Ewą. I potem zawężała się taka wspólna przyjacielstwo i potem słuchaliśmy razem muzyki i myśleli o wspólnej pracy i współpracy. I przyszło do głowy, to jest start kilku na pewno takich serii wspólnych wystaw. Druga jest zaplanowana w Kownie w tym roku. I dziękuję wszystkim tym, co powodowało tą wspólną organizację tej wystawy. Dziękuję najpierw jemu. I też jego bardzo dużo wina. Wszystkich zacnych, czcigodnych przedstawicieli władz miasta Olsztyna, moich znajomych i nieznajomych, i przyjaciół. Zawsze o tym myślę, dlatego mówię to najpierw, dobrze, nie na końcu, bo potem boję się, że ze wzruszenia tradycyjnie palę jakąś gafę i zapomnę o tych podziękowaniach. Więc zanim powiem coś o tym projekcie, to jednak wszystkim bardzo, bardzo, że przyjaciele są jak ciche anioły, które unoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. To napisał kiedyś Exupéry. I my odnieśliśmy się do tego mosta i dlatego nasze prace wiszą w formie takich skrzydeł albo takiego mostu, który łączy Polskę i Litwę i który też symbolizuje w ogóle przyjaźń i to, że ludzie mogą robić coś wspólnie. Że nawet jeśli są bariery językowe, to kiedy ludzie spotykają się na innej płaszczyźnie, na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie innego porozumienia duchowego, artystycznego, kiedy jest przyjaźń, to wtedy nawet te problemy językowe nie stanowią bariery, aby coś wspólnie robić. I dlatego nasza wystawa nosi tytuł Nigulim. Dla tych, którzy pytali, co to znaczy i czy to jest z litewskiego, może jest też i z litewskiego, bo jak rozmawiam z Gintasem, to okazuje się, że wszystko jest z języka litewskiego. Więc ja się nie będę upierać. Bardzo możliwe, że to jest z języka litewskiego, rzeczywiście, to jeszcze sprawdzimy. Ale wiemy wszyscy, że hasydyzm jako ruch duchowy ma swoje źródła rzeczywiście na wschodzie, na terenie Litwy, Białorusi, Łotwy. I tam hasydzi właśnie uprawiali nigunim. Mamy tu znawcę muzyki. Bardzo się cieszymy, ja myślę, że wszyscy możemy te niguny dzisiaj śpiewać. Nie tylko ci, którzy umieją śpiewać, bo nigun przede wszystkim śpiewa się sercem. Tego Państwu życzę, abyście zawsze Wasze serca były gotowe do tego, aby śpiewać niguny. Dziękować za to, co mamy.